Proszę Państwa, jeszcze raz dobry wieczór. Ja nazywam się Przemysław Jędrzejewski i mam przyjemność z Wami poprowadzenia kolejnego webinaru z cyklu Genealogia w szczegółach. Dzisiaj opowiemy sobie o genealogii chłopskiej, czyli o poszukiwaniach naszych korzeni w rodzinach chłopskich i przedstawię troszeczkę informacji na temat dokumentacji, w których możemy cokolwiek znaleźć na temat korzeni chłopskich. Mam jeszcze takie pytanie do Państwa, czy widać prezentację? Bo ona mi się nie... O, super. Super. Jeśli widać prezentację, to może zacznę jeszcze od tego, że oczywiście dzisiejszy webinar, jak pozostałe webinary, choćby ten zeszłego tygodnia, czy wcześniejsze, one są nagrywane i będą dostępne na naszym kanale na YouTubie. Macie Państwo tutaj link. Wcześniejsze filmy to choćby cyrylica, jak czytać metryki po rosyjsku, metryki podstawa genealogii, jak zapisać się na webinar, jak webinary genealogiczne, czy także webinar na temat, zeszłotygodniowy webinar na temat źródeł pozametrykalnych do badań genealogicznych. I wszystkie te webinary możecie Państwo sobie otworzyć na kanale na YouTubie. Więc jeśli Państwo czegoś nie usłyszycie albo czegoś sobie nie zapiszecie, będziecie chcieli sobie to powtórzyć na spokojnie w domu, to proszę wejść na nasz kanał na YouTubie i tam ten webinar będzie dostępny. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze raz się przywitam ze wszystkimi. Dobry wieczór, ja nazywam się Przemysław Jędrzejewski i jestem członkiem Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. Mam przyjemność z Państwem prowadzenia kilku zajęć, kilku webinarów na temat genealogiczny. Dzisiaj będę opowiadał o genealogii chłopów, a dokładnie przedstawiał źródła do badań genealogicznych. Ja od razu Państwa przepraszam, że będę trochę patrzył na prawo, ponieważ mam troszeczkę większy monitor i tam ta prezentacja, a także źródła, na które będę wyświetlał, są dla mnie troszeczkę większej rozdzielczości i są lepsze widoczne niż na małym pulpicie laptopa. Mam nadzieję, że Państwu to nie będzie przeszkadzać bardzo. Proszę Państwa, podobnie, stan chłopski, podobnie jak inne stany, głównie trzy stany, pomijając już to duchowieństwo, to już tak samo stan szlachecki i mieszczański, tworzyli system stanowy w dawnych czasach, w okresie Rzeczpospolitej Szlacheckiej, a także oczywiście nie tylko, ponieważ te stany również tworzyły system feudalny, społeczeństwo Europy i XV, i XVI, i XVII, XVIII, i XIX wieku. Stan chłopski, podobnie jak inne stany, również był to warstwa społeczna, zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedindustrialnych, zajmująca się produkcją rolną. Taka krótka informacja ogólna, ale proszę pamiętać, że podobnie stan chłopski jak stan mieszczański czy stan szlachecki był wewnętrznie podzielony. Głównie ze względów na zamożność i na stan posiadania danych chłopów. I możemy tutaj wymienić taki podział wewnętrzny nowy, jak Państwo możecie zauważyć. Na samym początku, na samej górze napisałem kmieć albo gbur. Gbur jest to określenie bardziej z terenów pruskich, wielkopolskich, a kmieć już ogólnie do określenia staropolskiego świadczy o tym, że był to bogaty chłop, który posiadał jeden łan ziemi. I jeśli chodzi o tą wielkość, jeden łan ziemi, w Polsce okresu staropolskiego stosowano różne przeliczniki tego łana. Był łan frankoński, łan staropolski, taki królewski, to był właśnie łan frankoński, on liczył pomiędzy 22 a 26 hektary ziemi. Ale możecie Państwo również spotkać się z innymi łanami, na przykład łanem chełmińskim, dlatego warto również zawsze sprawdzić dla danego terenu, jak ten przelicznik łana mniej więcej wyglądał. Półkmieć, inaczej zwany zarębnikiem, był to chłop, który posiadał pół łana ziemi. Proszę pamiętać, że oczywiście pomiędzy XVI a XVIII wiekiem dochodziło do pauperyzacji chłopstwa, czyli zubożenia tych chłopów i te gospodarstwa były zmniejszane pod względem wielkości areału ziemi
i dlatego później wyróżniamy właśnie pół kmieci, czy też ćwierć kmieci, co zazwyczaj inaczej są określani ci ćwierć kmieci, czyli posiadali 1/4 łana, zagrodnikami albo ogrodnikami. Czyli ten zagrodnik, ogrodnik to był chłop, który posiadał kawałek ziemi rolnej, jakiś ogród i chałupę. Chałupnik, czyli chłop, który posiadał samą chałupę, jakiś mały tylko ogrodzik przy tym domu. Komornik, kątnicy, czyli chłopi, którzy nie posiadali w ogóle własnego domostwa i wynajmowali komorę u innego bogatszego gospodarza. I także wyrobnicy, czyli chłopi, którzy zatrudniali się do pracy najemnej. Zazwyczaj jak chodzi o wieś, to był okres letni, a w okresie zimowym zasilali tak zwaną ludność luźną w miastach, czyli najmowali się do pracy właśnie w ośrodkach miejskich. Chciałem również Państwu przedstawić kilka ważnych dat, jeśli chodzi o chłopów. Jeśli chodzi o tereny zaboru rosyjskiego, to jest pierwsza data od 1807 roku, czyli nadanie Konstytucji Księstwu Warszawskiemu, czyli to są późniejsze tereny włączone do zaboru rosyjskiego w postaci tak zwanego Królestwa Kongresowego. I w 1807 roku zniesiono poddaństwo chłopu na terenie Księstwa Warszawskiego. Potem oczywiście to poddaństwo zostało przywrócone wraz z zaborem rosyjskim po 1815 roku, po Kongresie Wiedeńskim. W 1846 roku zmniejszono ciężary chłopów na ziemiach kongresówki. Przede wszystkim chodziło o to, że chłop dalej nie był zwolniony z poddaństwa, ale był zwolniony z innych posłów na rzecz dworu, czyli na przykład dostarczania jakiejś żywności, dostarczania wozów pod furaż, czy do przewozu jakichkolwiek towarów na rzecz dworu. W 1831 roku zniesiono uwłaszczenie na terenie Imperium Rosyjskiego, ale nie na terenie Królestwa Kongresowego. Tu jest akurat wpisane nazwa tak zwanych ziem zabranych, czyli ziem, które zostały wyłączone pomiędzy 1772 a 1795 do zaboru rosyjskiego, a w roku 1807 także ziem tak zwanego obwodu białostockiego, który wcześniej należał do zaboru pruskiego. I w roku 1833 uwłaszczono chłopów przez władze powstańcze, przez rząd narodowy w czasie powstania styczniowego, a po jego upadku, znaczy w trakcie jego trwania jeszcze carskim ukazem ogłoszono uwłaszczenie chłopów na terenie całej kongresówki. Podobne ustawy i ważne daty z zaboru austriackiego i pruskiego. I w zaborze austriackim ograniczono pańszczyznę i poddaństwo już pod koniec XVIII wieku, kiedy tereny galicyjskie zostały włączone do zaboru austriackiego, zabór austriacki, ziemie galicyjskie, czyli ziemie Zjednoczonej Rzeczypospolitej, stanowiące zabór austriacki, zostały poddane dynastii Habsburgów. I te ustawy zostały wprowadzone za panowania cesarza Józefa II. Proszę pamiętać, że w 1792 roku wiele tych ustaw jednak, które wprowadzono za cesarza Józefa, zostały odwołane za panowania jego brata Leopolda II. Uwłaszczenie chłopów na tym terenie, na terenach Galicji, tak samo jak w całym zaborze cesarstwie austriackim, zostało dopiero wprowadzone w roku 1848. Od roku 1807 roku zniesiono poddaństwo na terenie Królestwa Prus, ale nie na terenie Wielkopolski. Tam wprowadzono dopiero, zostało to wprowadzone edyktem rozszerzonym z 1811 roku, a na terenach Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czyli Wielkopolski, został on wprowadzony dopiero w roku 1823. A resztki systemu feudalnego były zniesione pomiędzy 1848 a 1872, czyli praktycznie do czasów zjednoczenia Niemiec. Proszę Państwa, ja to będę wyglądał do znudzenia, że podstawowym źródłem do badań genealogicznych zarówno chłopów, jak i rodzin szlacheckich czy mieszczańskich są to kościelne księgi metrykalne, jak również akta stanu cywilnego.
I jak wcześniej mówiłem o tym zróżnicowaniu chłopskim, że byli kmieci, byli półkmieci, byli komornicy, zagrodnicy, ma to swoje odzwierciedlenie w dokumentacji staropolskiej, zarówno w księgach metrykalnych, jak i w księgach sądowych. Tutaj Państwo możecie zauważyć w tej tabeli i w języku łacińskim, i w języku niemieckim, a także w polskim przedstawiłem określenia chłopów w okresie staropolskim, jak i późniejszym, XIX-wiecznym. Możecie Państwo zauważyć, że na przykład kmeto, czyli kmieć, inaczej różnie nazwane po prostu agrikolą, czyli rolnikiem. Był to kmieć gospodarz na jednym łanie chłopskim. Pole tu jest wpisane jest 11 hektarów, ale to bardziej na terenie Wielkopolski. Semikmeto, czyli półkmieć, półgospodarz na jednym drugim łanie chłopskim, na połowie łanie chłopskim. Famulus, po niemiecku nazywanym knechtem, czyli to jest parodek gospodarczy lub forwarczy. Ancilla, czyli dziewka, robotnica, służąca. I chciałem Państwu teraz zaprezentować, jak to wygląda w zapisie źródłowym. Takim jednym z określonych, ale już bardziej XIX-wiecznym, jest to włościanin. I głównie spotkamy się z tym określeniem w przypadku zaboru rosyjskiego, Królestwa Kongresowego. To jest był po prostu chłop, który posiadał jakieś gospodarstwo. Był określany włościaninem. Innymi określeniami to był właśnie kmieć, czyli kmetonis, również agricola. Tutaj jest określenie semikmeto, czyli półkmieć, rusticus. To również określenie do gospodarza chłopskiego. No, oczywiście tutaj gospodarz i również zapis w języku rosyjskim w cyrylicy, pochodzącym z akt stanu cywilnego. Innym określeniem chłopów jest to ogrodnik, czyli inaczej zagrodnik, czyli ten chłop, który posiadał małe gospodarstwo z zagrodą i z ogrodem. On po łacinie był nazywany hortulanus, a w języku niemieckim der Meier. To określenie z języka niemieckiego już pochodzi z aktów stanu cywilnego, czyli po październiku 1874 roku. No i mamy na przykład fumulusa, czyli mamy osobę, która służyła, zatrudniała się u innych bogatych chłopów, czy na dworze i zatrudniała się dorywczo. Z niemieckiego to będzie Dienstknecht. Innym określeniem to już jest komornik. I mamy tutaj również zapisany i w języku rosyjskim, w cyrylicy. Mamy po łacinie inquilinus. I z języka niemieckiego Einwohner, czyli po prostu mieszkaniec. Często nazywano komorników jako Einwohnerami. I tu mamy kolejne określenie. Kolonisty, w tym przypadku z niemieckiego występowały dwie sformułowania, albo Ansiedler, albo też kolonist. I określenie chłopów też w aktach, czyli fornali, czyli osoby, które zatrudniały się do przewożenia czy to zboża, czy też innych produktów rolnych, nie tylko rolnych. I kolejnymi źródłami, pomijając księgi metrykalne i akta stanu cywilnego, są to księgi status animarum, czyli spisy parafian. Ja o nich dokładnie już szerzej dzisiaj mówić nie będę, ponieważ mówiłem o nich wystarczająco na ostatnim webinarze. Ja przypominam, że te księgi istnieją i warto sprawdzić, czy głównie oczywiście te księgi będą przechowywane w archiwach kościelnych, czy to archiwach parafialnych, czy to archiwach diecezjalnych i warto zawsze sprawdzić w inwentarzach, czy takie księgi zachowały się dla naszej parafii, bo niekiedy mogły nie
możemy nie natrafić na istniejące księgi metrykalne, z lat, których poszukujemy. I najczęściej takie księgi status animarum, pomijając na przykład tam Wilamowice, które tam sięgają XVII wieku, możemy odnaleźć z okresu połowy XVIII wieku. Tak dla przypomnienia, ja ostatnio właśnie mówiłem o formularzu tych ksiąg, że były podawane gospodarz, jego rodzina z wiekiem. I to jest przykład status animarum z parafii Dzieczniki z 1766 roku. Niektóre status animarum są wydane, choćby z parafii pępowskiej. Proszę po prostu sprawdzać, które są wydane, wpisywać nazwę, czy spis parafian, próbować sobie wygooglować, czy status animarum i podawać, podawać nazwę parafii, która nas interesuje. Tych spisów jest bardzo dużo wydanych, ja nie jestem też w stanie wszystkich ich wymieniać i Państwu przedstawiać. Ostatnio było także pytanie o rapturarze. Ja jak ostatnio także odpowiadałem na to pytanie i o tym mówiłem, ja w zasadzie się z rapturarzami w swoich badaniach, jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, nie spotkałem. Jeśli są one przechowywane, to tylko z kościołów, mówię o parafiach rzymskokatolickich, to są one jedynie przechowywane z albo archiwach parafialnych, albo w archiwach diecezjalnych. Rapturarze to nic innego jak brudnopisy ksiąg kościelnych. Udało mi się odnaleźć taki brudnopis, taki rapturarz z terenów Lubelszczyzny, z jednej z parafii ewangelickich. I możecie Państwo zauważyć, że w zasadzie były te same wpisywane informacje, które były umieszczane w księgach metrykalnych, czyli imię, nazwisko. To jest akurat rapturarz ksiąg urodzeń. I mam podane, że urodziła się córka w Janowicach. Była córką Jana i Elżbiety z domu Szmitka. I mamy nawet podane nazwę miejscowość. Nazwę miejscowości. I tyle. W zasadzie to nie są jakieś dodatkowe, tam nie było dopisywanych jakichś dodatkowych informacji na temat osób, których poszukujemy, niż w księgach metrykalnych. Był to po prostu brudnopis, który później przypisywano do czystopisu, czyli do ksiąg metrykalnych właściwych. Oczywiście były także inne kopie. No, takimi kopiami akt ksiąg metrykalnych, na przykład z Galicji, to były akta nic innego jak akta stanu cywilnego, które przesyłano także do odpowiednich sądów pokoju. Ale raczej tutaj nie możemy mówić o rapturarzach w takim wypadku. I proszę Państwa, były także wykazy alfabetyczne, czyli w zasadzie były to indeksy urodzeń, małżeń i zgonów. Ja tutaj Państwu prezentuję taki wykaz alfabetyczny ochrzczonych z parafii Kuty. Ja więcej tych materiałów, między innymi również status animarum z tej parafii, przedstawiałem na ostatnim webinarze. Więc jeśli ktoś go nie oglądał, to zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. W roku 1852 roku władze kościelne wydały nakaz proboszczom prowadzenia sporządzenia wykazów alfabetycznych w parafian z najstarszych ksiąg. I w zasadzie ja czytałem o tym nakazie na terenach dawnego zaboru rosyjskiego. Problem, że jakoś z tych terenów w zaborze rosyjskim się nie spotkałem z tymi wykazami. Spotkałem się natomiast z Galicji, które faktycznie rozpoczynają się w większości od roku 1784, czyli od roku, kiedy według reform józefińskich księża rzymskokatolicy na terenie Galicji stawali się także urzędnikami stanu cywilnego i byli zobowiązani do prowadzenia ksiąg metrykalnych również jako aktów stanu cywilnego. I możecie Państwo zauważyć, że najczęściej tutaj wpisywano imię i nazwisko, datę urodzenia, czy datę urodzenia bardziej niż datę chrztu. Wpisywano tom, a także numer strony. Chodziło o to, żeby szybko odszukać danego aktu we wcześniejszych księgach metrykalnych. I warto sprawdzać, jeśli przeszukujemy również jakieś księgi metrykalne z parafii, to zawsze proszę zwrócić uwagę, czy taki indeks był sporządzany. Najczęściej były one sporządzane przy jakichś większych miejscowościach. No i tu macie Państwo taką jakby całą stronicę, dwustronicowe tego indeksu, tego alfabetycznego spisu parafian dla parafii Kuty.
Obecnie jest to Ukraina, wcześniej było to województwo stanisławowskie. I przypominam również, że już o tym mówić więcej nie będę, żeby oczywiście były również sporządzane spisy diecezjalne. Ja wymieniłem ostatnio spisy diecezjalne z diecezji krakowskiej, sporządzone za pontyfikatu i Andrzeja Stanisława Kostki-Załuskiego i biskupa Michała Poniatowskiego. Ten pierwszy w latach 1747, ten drugi w roku 1787. I one w zasadzie pełne te spisy nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Nie są one przechowywane w kurii diecezjalnej Krakowie, ale po niektórych parafiach jakieś fragmenty tego spisu mogą pozostać. Ja Państwu ostatnio przedstawiałem taki spis mieszkańców Wieliczki z roku 1788 roku i nie wiadomo, na jakie zlecenie on został stworzony, czy przez władze kościelne, czy przez władze z nakazu władz państwowych. Jest on przechowywany w archiwum parafialnym, więc możemy zakładać, że chodzi o władze kościelne. No i również inne spisy, spis ludności żydowskiej z 1785 roku, spis ludności, pierwszy spis państwowy z 1787 roku, lustracja z dymu z 1889 roku, czy spisy prowadzone z polecenia Komisji Porządkowo-Cywilno-Wojskowej w latach 1790-1791. Ja też o tych spisach mówiłem wcześniej, one się w całości nie zachowały. Troszeczkę więcej materiałów zachowało się z tych spisów z polecenia Komisji Porządkowo-Cywilno-Wojskowych. Tu macie Państwo jeszcze przykład takiej statystyki tego spisu ludności żydowskiej z 1765 roku, czyli ilu Żydów zamieszkiwało na przykład w województwie krakowskim. W tym roku choćby miasto Szanów z parafią, czy miasto Olkusz i Trzebinie. Tutaj przykład lustracji dymów z podaniem ludności według na zlecenie Konstytucji Sejmu Czteroletniego według ustawy z 1789 roku. No i te spisy przeprowadzone z polecenia Komisji Porządkowo-Cywilno-Wojskowych. Ja też ostatnio o nich troszeczkę więcej mówiłem, jak i o samych instytucjach administracji terenowej, czyli o tych komisjach porządkowo-cywilno-wojskowych. Ja tutaj Państwu jeszcze fragmentarycznie szybko przedstawię spis tym razem z parafii wiejskiej, bo ostatnio przedstawiałem z parafii miejskiej. To jest akurat spis ludności sporządzony 31 grudnia 1790 roku przez księdza Mateusza Kopcińskiego w parafii Słoszowa. To jest jedna z większych, największa, jak nie największa, czy nie najdłuższa parafia obecnie w województwie małopolskim. I mniej więcej tak wygląda formularz, że spisywano od jakiegoś ważnego miejsca, czyli na przykład od plebanii, jak w przypadku wsi, i potem spisywano kolejność domów, które od tej parafii odchodziły. Proszę pamiętać, że to nie jest jakaś numeracja hipoteczna, jak to było w późniejszym okresie, po prostu tak wpisywano te numery domów, jak leciało od jakiegoś tam ważnego miejsca. I tutaj mamy na przykład, że Józef Ruśnicki, dom numer 5 Józef Ruśnicki, zamieszkiwał w folwarku szlacheckim, był żonaty, liczył lat 74, jego małżonka Marianna liczyła lat 44, syn Benedykt lat 20, syn Walenty lat 11, syn Augustyn lat 7, Marianna córka lat 30, druga córka lat 17, Magdalena służąca 26 lat i Łukasz służący 27 lat, więc proszę zauważyć, że oprócz tego, że wpisywano jakiś stopień pokrewieństwa do gospodarza, to również wpisywano służbę, która mieszkała. Służbę też w niektórych innych domostwach wpisywano również komorników, którzy mieszkali w domie gospodarza. Ja ostatnio o tym Państwu nie mówiłem i chciałbym teraz jeszcze chwilkę na to wykorzystać, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, żebyście uważali na lata podane w tym spisie. Ponieważ występuje w tym spisie, jak i innej dokumentacji tego okresu, tak zwane zjawisko skupisk wieku. Ludzie po prostu w tamtych czasach nie do końca widzieli, ile mają lat, czy nie pamiętali tego i najczęściej zaokrąglali tą datę albo do zera, czyli na przykład ktoś podawał, że mu 20 lat,
albo do jedynki na końcu, czyli podała, że ma 21 lat, albo do piątki, że miał 25 lat, czy do dziewiątki, czy miał 29. Ja badając akurat Olkusz, ale także inne parafie, udało mi się porównać niektóre spisy. Dwa spisy na przykład za rok 1690 i za rok 1691. I dlatego chciałem Państwu przedstawić taką sytuację, że często się mylono się w ogóle w podawaniu tego wieku według pomiędzy dwoma spisami. I tak na przykład przykładem takiej pomyłki mogą być spisy ludności z parafii Łętowickiej w ówczesnym powiecie proszowskim. Czy no proszowskim, można powiedzieć proszowskim, a w dzisiejszym języku proszowickim. W 1710 roku spisujący podał, że Andrzej Siećko liczył lat 40, jego żona lat 50, a córka lat 15. W kolejnym spisie z 1791 roku wiek owego Siećki określono już na 44 lata, jego żony na 49, a córki na 12. Czyli sam Siećko postarzał się o lat 4, jego żona odmłodniała o 1 rok, a córka aż o 3. Więc proszę naprawdę uważać pod tym względem, jeśli chcemy sobie obliczać mniej więcej rok, gdzie możemy dalej szukać choćby we wcześniejszych księgach metrykalnych. Ja sprawdzając na przykład dla własnej genealogii parafię Sławków i ten spis, mniej więcej akurat ludność, moi przodkowie wiedzieli, ile mają lat i mniej więcej to się zgadza z księgami metrykalnymi, ale to nie jest jakaś tam reguła. I dotyk, ja też ostatnio Państwu o tym tylko wspomniałem, a Państwu tego nie pokazałem, że do tych spisów Komisji Cywilno-Wojskowym dołączono również rejestry metryk sztów, pogrzebów i ślubów. I jeśli chodzi o parafię, macie tutaj Państwo przykład właśnie takiego rejestru z tej samej parafii, czyli Słoszowej. Podawano tutaj informację, że na przykład dnia 1 lutego odbył się pogrzeb Krzysztofa Ruczkiego, lat bodajże 30, nie widzę, albo 50. Imię rodziców podawano tylko, jeśli umierało dziecko. Więc proszę pamiętać, że takie rejestry z tych lat 1790-1791 również były załączone do tych spisów i jeśli nie pozostały na przykład metryki parafialne, to zawsze możemy sprawdzić również z terenu województwa krakowskiego, z niektórych części Mazowsza, choćby z powiatu ostaszewskiego, z części Lubelszczyzny. Te spisy się zachowały. Proszę sprawdzić na szukaj w archiwach dokładnie w których regionach. Tak samo niektóre z Wielkopolski. I zawsze można je po prostu sprawdzić i spróbować sobie takiego spisu odszukać. I tutaj jeszcze przykład dołączanych do tych spisów listy uczniów. Ja też ostatnio Państwu przedstawiałem. Ten spis pochodzi akurat właśnie też z parafii Słoszowej za rok 1790. Przekazuję akurat go ten, bo ostatnio mówiłem o tym, że szkoły były koedukacyjne, a na przedstawionym dwóch spisach z parafii olsztyńskiej i przyrowskiej w zeszłym tygodniu niestety nie było żadnych dziewczynek wymienionych, ale w tym wypadku przy parafii Słoszowskiej są cztery dziewczynki wymienione w wieku od 14 do 10 lat. I była to Agata Kiczonka, Gertruda Kuczmierzówna, Pelagia Sosnowska i Salona Zgodziąska. Również uczęszczały do szkoły i pobierały naukę w szkole parafialnej w Słoszowie. I oczywiście były też również spisy powszechne i przeprowadzone w Księstwie Warszawskim, i na terenie zaboru rosyjskiego, i na zaborze austriackim, i zaborze pruskim, później niemieckim, ale o tym też mówiłem na ostatnim webinarze i tylko o tym przypominam, że takie spisy były prowadzone i w XIX wieku, to jest przykład jeszcze spisu powszechnego, one się nie zachowały w całości, w takich formach spisowych, ale niekiedy na przykład jak ten spis powszechny z Rosji z 1897 roku niektóre karty się zachowały i warto w danym archiwum sprawdzić, czy może na naszej miejscowości również się zachowały, dlatego warto mieć nadzieję i szukać różnych źródeł pozametrykalnych również. No i oczywiście spisy po roku 1918.
I wspominałem również o księgach ludności stałej i niestałej na terenie Królestwa Kongresowego, żeby zamykając ten taki, tą część webinaru na temat ewidencji ludności. Ja o tym również mówiłem na ostatnim webinarze, żeby odsłuchać, że prowadzono od księstwa warszawskiego w zasadzie te księgi ludności stałej i niestałej aż do roku 1931. Potem one zostały zamknięte i prowadzono troszeczkę inną ewidencję ludności za II Rzeczpospolitej. Większość z nich zachowała się z lat po powstaniu styczniowym, ponieważ wiele ksiąg było niszczonych właśnie w tym okresie powstania styczniowego przez powstańców, dlatego żeby utrudnić ewentualne późniejsze represje władz zaborczych. Macie Państwo jeszcze wzór formularza ludności stałej i niestałej po roku 1861. Jeszcze tak przypomnę, że ludność stała, czyli ta, która była zameldowana i miała jakiś tam, posiadała czy to lokal, czy dom, czy jakiś inny budynek w mieście, czy we wsi. A jeśli ktoś przybywał na teren tej miejscowości na czas jakiś określony, to wtedy rejestrował się w księdze ludności niestałej. On ten formularz trochę ludności stałej był krótszy niż tej ludności stałej. I proszę Państwa, przechodzimy troszeczkę do innych źródeł pozametrykalnych, jeśli chodzi o genealogię chłopską. Ja bym chciał Państwu omówić troszeczkę opowiedzieć o dokumentacji związanej z samorządem wiejskim. Najczęściej jak myślimy o samorządzie, to myślimy o w czasach współczesnych, ale jest to rzecz mylna, ponieważ chłopi i wieś również miała swój samorząd, był to samorząd sądowy. Na wsi istniała, nie we wszystkich wsiach, ale w wielu z nich istniała ława sądowa, w której wchodził wójt sądowy i przysiężnicy, czyli ławnicy, którzy prowadzili księgi sądowe. Oprócz tego, że wpisywano tam wyroki sądowe, to również wpisywano akta spraw majątkowych spornych i niespornych, rejestrowano kupna, sprzedaży nieruchomości, inwentarza żywego, wpisywano pożyczki jednemu, które jak jeden chłop pożyczał, czy pieniądze, czy tam żywność, czy inwentarz żywy innemu chłopu, wpisywano testamenty chłopskie, wpisywano również spisy podatkowe mieszkańców, ponieważ oni oprócz tego, że mogli uiszczać czy uiszczali jakiś czynsz na rzecz pana właściciela, władzy zwierzchniej, powiedzmy to ogólnie, żeby tutaj, bo nie każda wieś była szlachecka, bo również się królewskie były wsie duchowne, również musieli uiszczać oprócz dni pańszczyzny, to także jakieś naturalia w postaci zboża czy jakichś innych wyrobów na rzecz dworu. Wpisywano również informacje o ławie sądowej wsi, tak jak już powiedziałem, czyli imiona i nazwiska wójta, sołtysa i przysiężników. Wpisywano również inwentarze całej wsi, czyli na przykład oprócz spisu, co w tej wsi się znajdowało, to wypisywano wszystkich gospodarzy. Są to bardzo cenne źródła. Dla licznych wsi zachowały się księgi wiejskie, ale nie dla wszystkich. Ja tutaj Państwu prezentuję akta wsi Albigowskiej. To jest tom drugi, rok 1659-1836. One oczywiście w późniejszym okresie były po prostu łączone jak z tej wsi akurat i oprawiano je na nowo. Dlatego jest taki aż tak długi okres czasu, jeśli chodzi o zapisy w tych księgach. I tu macie Państwo przykład na przykład testamentu Walentego Szpunera z roku 1754 roku. Ten formularz, oczywiście testament jest to dokument notarialny. On, jak chodzi o testamenty chłopskie, on miał dosyć prosty formularz. Nie był aż taki długi jak w testamentach szlacheckich, gdzie tam jeszcze była dosyć długa inwokacja, pełno odniesień do jakichś dewocjonali. Najczęściej wpisywano imię i nazwisko, powołano się oczywiście na Trójcę Świętą i wpisywano dyspozycje majątkowe i dyspozycje odnośnie ewentualnie pochówku przez chłopa. Innym przykładem z tych ksiąg wiejskich z tej miejscowości jest to spis osób uiszczających składkę na broń z roku 1836 roku. Jak Państwo możecie zauważyć, są wypisy z imienia i nazwiska wszystkich chłopów, którzy tą składkę albo uiścili, albo też powinni uiścić. To jest ta końcowa tabelka, czy oddał, czy też nie oddał.
Jeśli chodzi o księgi wiejskie, na przykład w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, no to zachowały się następująco. Choćby Księga Wiejska Wsi Łobzów stary z roku 1490 roku, Księga Wiejska Wsi Jabłona. I tutaj w uwagach jest, że znajduje się to w zespole Archiwum Ekonomiczne Prymasa Michała Paniatowskiego. Księgi Wiejskie Wsi Moszowice z lat 1581-1600. Jako nabytki niedokumentowane oddziału pierwszego, czyli Agadu. Proszę sobie zawsze sprawdzić w archiwum, czy dane księgi wiejskie zachowały się w danym archiwum. Proszę również pamiętać, że niekiedy te księgi wiejskie były dołączane do jakichś tam innych akt gminnych, o czym jeszcze będę za chwilę mówił. Aha, no i właśnie niektóre księgi sądowe są wydane. Tutaj choćby wydania z roku 1921 roku ksiąg sądowych wiejskich przez Bolesława Ulanowskiego. Ja o tym specjalnie mówię, ponieważ niektóre te księgi, które były choćby przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w 1944 roku zostały zniszczone, spłonęły po Powstaniu Warszawskim i jest to teraz cenny materiał, że został on wydany i możemy przynajmniej jak nie do oryginału odnieść się do opracowania źródłowego. Tych ksiąg zostało trochę wydanych, macie Państwo tutaj spis treści, choćby tego tomu drugiego i z których lat dane księgi zostały opracowane i wydane. I macie tutaj Państwo przykład, ten pierwszy przykład spisów z księgi i to jest ta pierwsza księga sądowa Gromad Państwa Suskiego z lat 1699-1757 i to jest spis dotyczący już sprawy majątkowej, sprawy dziedziczenia przez chłopów o nazwisku Pająk po zmarłym Michale Pająku w 1699 roku. Inną sprawę, no to macie Państwo tutaj, jeśli chodzi o wyrok sądowy, już o płacie grzywny. Również takie rzeczy były, takie sprawy były wpisywane do ksiąg wiejskich i to może nam nie daje takiej informacji czystej, jak na przykład testament pisany do ksiąg wiejskich o rodzinie, ale daje nam informację, inną informację genealogiczną, taką czym na przykład nasi przodkowie się zajmowali, czy mieli jakieś problemy z prawem, czym handlowali, czy ogólnie takie informacje choćby w testamentach, nie tylko ile mieli dzieci, komu co zapisali, ale także o relacjach pomiędzy członkami danej rodziny. To może dalej trochę lepiej będzie widoczne przy testamentach mieszczańskich, o których również będę wspominał w przyszłości w webinarze poświęconym genealogii mieszczańskiej. I chciałem wspomnieć jeszcze o jednym źródle z okresu staropolskiego, tak zwanych supikach chłopskich. Były to pisemne skargi lub prośby chłopskie, rozpowszechnione głównie w XVIII wieku, kierowane do właściciela dóbr ziemskich, choć nie tylko. Oczywiście chłopi mogli również się odwoływać od sądu pańskiego, jeśli wieś należała do pana, i odwołać się w tej sprawie do sądów grodzkich, a ewentualnie później do sądów asesorskich. Tylko proszę pamiętać, że na to już trzeba było mieć pieniądze, bo trzeba było uiszczać odpowiednie opłaty, nie każdy chłop sobie mógł na to pozwolić, ale jeśli chłop był zamożny i chciał się odwoływać, to mógł się odwoływać od jakichś niekorzystnych dla siebie decyzji. Natomiast też czy to sztuki chłopskie, czy jakieś inne odwołania możemy również dotyczące chłopów, możemy również odnaleźć w sądach grodzkich i ziemskich, a także w jakichś wyrokach sądu asesorskiego, czyli sądu królewskiego z tego okresu staropolskiego. Także inwentarze wsi, jak to jeden inwentarz, Państwu zaraz pokażę, jak wyglądał inwentarz wsi. Również możemy odnaleźć w sądach grodzkich i ziemskich, które były dołączane albo do kupna sprzedaży jakiegoś majątku, albo też z jakiegoś innego powodu osoba, która dokonała rejestracji w sądach grodzkich, chciała ten inwentarz tam dołączyć. I tu jest fragment właśnie jednej supliki chłopskiej. To jest suplika Wojciecha Konieczki do Ordynata Zamojskiego z 1906 roku. To jest akurat te supliki i wiele innych suplik chłopskich zostały umieszczone w zbiorach Zygmunta Glogera. To jest sygnatura 29678. One są przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie. I ja troszeczkę więcej o zbiorach i
kolekcjach różnych dawnych historyków i archiwistów, które teraz możemy spotkać w archiwach. Będę mówił o przy genealogii szlacheckiej. I to jest fragment tej właśnie supliki. A on dokładnie ten Wojciech Konieczko, on był osłoną piśmienną, bo tutaj akurat nie widać, ale się podpisał pod tą supliką. Nie trzema krzyżami, ale własnym imieniem, nazwiskiem. Żali się, że nie otrzymał zapłaty za sprzedaż inwentarza żywek. I proszę Państwa, chciałbym Państwu jeszcze przedstawić oczywiście te sprawy chłopskie. Dokumentacja związana z genealogią chłopską, dokumentacja pozametrykalna, znajduje się, jeśli chodzi o archiwa, najczęściej w aktach gmin, czyli tych najmniejszych jednostek terytorialnych, które istniały w XIX wieku. Oczywiście one się różnie nazywały. Tu ja będę mówił o na przykładzie austriackim, będę mówił o dominium, czyli o zwierzchności gruntowej, która była najmniejszą jednostką podziału administracyjnego. Występowały też inne jednostki, na przykład takie osobne jak ekonomie, które były troszeczkę większe, na przykład ekonomia białoprądnicka i tam są osobne materiały. Ale jeśli chodzi o poszukiwania chłopskie, jeśli chodzi o poszukiwania mieszkańców danej wsi, to proszę szukać zawsze w tych jednostkach, w aktach związanych z tymi najmniejszymi jednostkami podziału administracyjnego, czy też troszeczkę większymi, czyli powiatami. I oczywiście te nazwy były tutaj różne, ale potem niekiedy te materiały były łączone, tworzone w jednostki, w zespoły już w okresie II RP i często, czy to było dominium, na przykład jak zaborze austriackim, często podpisywano po prostu akta gminy tej i tej. Więc nie zawsze możemy znaleźć pod nazwą dominium, ale możemy znaleźć także pod inną nazwą właśnie tej gminy. No i jeśli chodzi o dominium, to składało się ono z jednej albo kilku wsi należących do jednego lub kilku właścicieli. Właściciel dominium sprawował władzę administracyjną i sądowniczą z tytułu przysługującej mu zwierzchności nad poddanymi. Funkcje zlecone przez cyrkuł, czyli tą większą jednostkę już administracyjną, tą taką powiatową powiedzmy, mógł wykonywać właściciel osobiście lub za pośrednictwem opłacanych przez właściciela mandatariuszy. Dominium rozpatrywało sprawy cywilne oraz drobne sprawy karne. Od decyzji dominium można było się odwołać do cyrkułu, czyli do tej wyższej instancji sądowej, do sądu powiatowego, a następnie do gubernium. I jeśli chodzi o te materiały, oczywiście oprócz prac sądowych tam są inne jeszcze ciekawe materiały, zaraz które Państwu przedstawię. Ja dzisiaj skupię się na dominium z obszaru powiatu Nowy Targ. Jest to zbiór szczątków zespołu, czyli całość zespołu się nie zachowała do naszych czasów. Jest to zespół numer 226, spisany w języku polskim i niemieckim, zaklasyfikowanym przez archiwum jako administracja ogólna, akta gmin i gromad. I właśnie jeśli tutaj mówimy o dominium, jeśli mówimy o dominium, jeśli chodzi o wsie w Galicji, to na przykład, a to już bardziej po powstaniu styczniowym wraz z uwłaszczeniem chłopstwa, tworzył się samorząd chłopski, samorząd wiejski w Imperium Rosyjskim na terenie Królestwa Kongresowego i tam nazywało się to po prostu gromadą. Ale materiały są bardzo, bardzo podobne i w jednych zespołach tych właśnie choćby z Galicji, czy z tych zespołach z Królestwa Kongresowego. I możemy tutaj przeczytać troszeczkę, prezentuję Państwu troszeczkę więcej informacji na temat tego zespołu. Są to dominia z obszaru powiatu Nowy Targ. On liczy obecnie ponad 2 metry bieżące, a 2,5 w zasadzie. Dla 1799, to jak najczęściej widzimy w opisie archiwalnym coś w nawiasie kwadratowym i jedną datę, czyli chodzi o to, że zachował się tylko jeden dokument z 1799 roku, a reszta jest dokumentacja pochodzi z lat 1816-1855. I w spisie geograficznym obejmuje on dominium Czarny Dunajec, dominium Czorsztyn, dominium Harklowa, dominium Kilkuszowa, dominium Kościelisko, Ludzimierz, dominium Krościenko, dominium Łącko, dominium Łapuszna, dominium Ochotnica, dominium Sztawnica, dominium Szaflary i dominium Zakopane. W tych latach, które są tutaj podane i akurat są skany ze strony Szukaj w archiwach, mniej więcej jak wygląda opis danych jednostek. Czyli są na przykład sprawy lasowe,
ogólne, sprawy gruntowe Chochołów, sprawy poddańcze Wróblówka, młyny pod Czerwonem, sprawy wodne, jakieś tam wykroczenia, sprawy samego dominium, czyli władzy dominialnej, sprawy paszportowe ogólne, ewidencja obcych, czyli ludzi nowych przybyłych, sprawy gruntowe, Białka, Dębno, Groń, Gronków, etc. Więc możecie Państwo tutaj zauważyć, jeśli sami Państwo sobie wiedzieć, na przykład w archiwach, możecie sobie dokładnie przejrzeć te materiały. Ja skupię się na jednej wsi, czyli na Czarnym Dunajcu, czyli na wsi położonej obecnie w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec, w okresie staropolskim. Przed 1782 roku był to powiat sądecki, czy też sandecki, jak to w okresie staropolskim mówiono. Później należał już do cyrku bocheńskiego. I kolejne jednostki. I na przykład, jeśli byśmy się skupili na jednym imieniu i nazwisku, ja tutaj wybrałem akurat Jana Kietę, czy osobę o nazwisku Kieta ze Starego Bystrego, no to możemy zauważyć, że ów Jan Kieta jest na przykład wpisany na liście wypłat za pracę górniczą i otrzymał wynagrodzenie 50 groszy. Inną informację o nazwisku Kieta są to na przykład w dokumentacji, gdy mieszkańcy Starego Bystrego 24 czerwca 1848 roku wysłali prośbę o oddalenie podatku od drewna do władzy dominialnej i ów Jan Kieta był wpisany, był właśnie na liście wpisanych ławników, czyli tych przysiężnych, czyli pomocników wójta w ławie sądowej, bo te ławy sądowe oczywiście z okresu staropolskiego pozostały również w okresie galicyjskim. Spis gruntów i właścicieli również wpisywano do akt dominialnych z 1838-1862. Tutaj oprócz imienia i nazwiska będziemy podane mieć dokładne liczby, jakiej wielkości dany mieszkaniec wsi posiadał, jaką wielkość areału rolnego posiadał, czy jakieś inne grunta, to ogrody, sady i tym podobne. Te materiały są bardzo podobne do ksiąg katastralnych, do tych informacji, które odnajdziemy w księgach katastralnych, o których też chyba zdążę jeszcze, czy nie wiem, czy zdążę, może coś szybko zdążę powiedzieć. I spis właścicieli. Przepraszam Państwa, ale tutaj tak. Spis gruntów i ich właścicieli za 1838-1862. Gdzie również występuje parę osób, znaczy więcej niż parę osób, Maciej, Antoni, Michał, Jan, Józef, Kietowie. Listy dłużne również były tam wpisywane, jeśli ktoś był dłużny komuś albo pieniądze, czy też jakiś inwentarz żywy, to również były wpisywane do tych akt dominialnych. I takie ciekawostki, jakieś tam mapki spisywane odręczne, również możemy w tych materiałach znaleźć, zawsze to jest jakaś ciekawostka. I oczywiście są jeszcze również inne źródła do genealogii chłopów. Jeśli chodzi o Galicję, to będę tylko wspomnę o katastrach gruntowych. Pierwszy taki katastr gruntowy został spisany jako tzw. metryka józefińska w roku 1785. On potem był uzupełniany. To jest akurat spisany przy drugim katastrze tak zwanej metryce franciszkańskiej rok 1817, ale w zasadzie on powstał w roku 1819, roku 1820, a nawet niech spisywanie jego trwało do połowy lat, do połowy XIX wieku. Po prostu w 1817 roku wyszła ustawa o tworzeniu katastru generalnego dla całej Galicji. On nie został jednak spisany, ponieważ państwo było wyniszczone dosyć, państwo Habsburgów Austriackich było wyniszczone po wojnach napoleońskich i z tego planu z 1870 roku jednak zrezygnowano, a drugi katastr gruntowy spisywano przez dłuższy okres czasu. Powstawały również katastry galicyjskie w latach 40. XIX wieku i one tutaj wiązały się już bardziej z tworzeniem map gruntowych, które są przechowywane w archiwach do dzisiaj i zawsze możemy z nich skorzystać. Ja jeszcze o sekundkę powiem. Jeśli chodzi o ten katastr gruntowy,
no to wpisywano głównie informacje o gruncie posiadanym przez danego chłopa. Więc tutaj będzie mieć informacje o ewentualnym synie, małżonce albo o jakichś krewnych właściciela, gospodarza, tylko o jego nieruchomościach. No i w podobny stylu był spisywany drugi katastr gruntowy galicyjski, czyli ta metryka franciszkańska. I tu są właśnie te mapy stworzone w latach 40. XIX wieku. Jeśli odnajdziemy sobie w materiałach gruntowych, materiałach czy to gruntowych, czy hipotecznych, informacje o właścicielu, tam będą podane dokładne numery działek i możemy na mapie sobie potem spokojnie odszukać i zauważyć, gdzie nasz przodek miał dokładnie działkę. Jeśli chodzi o zabór pruski, to jest kataster kontrybucyjny fryderyciański. Ja wspominałem o tym katastrze przy omawianiu, jak odczytywać metryki czy akty stanu cywilnego w języku niemieckim. To proszę sobie jeszcze spojrzeć. Tak samo mówiłem o grundbuchach niemieckich, dlatego dzisiaj już ten temat pominę. I jeśli chodzi o źródła do genealogii chłopów z Królestwa Kongresowego, to przez to, jak podawałem te daty, że w roku 1846 roku zniesiono część powinności chłopskich wobec władzy zwierzchniej, wobec panów, to stworzono tabele prestynacyjne, tak zwane tabele prestynacyjne, w których wpisywano, jakie wcześniej posługi, oprócz pańszczyzny, chłop musiał udzielać wobec pana. I na podstawie tych tabel prestynacyjnych po uwłaszczeniu chłopów tworzono tabele nadawcze, tabele likwidacyjne w roku 1864, gdzie również wpisywano, ile dni kiedyś musiał chłop pańszczyzny odbędzić, że tak powiem, według pana, i wpisywano również informacje na temat jego gospodarstwa. No i księgi meldunkowe z końca XIX wieku, o tym też mówiłem podczas ostatniego webinaru. I tutaj macie Państwo tabelę prestynacyjną z roku 1846. Jak widać, wpisywano imię i nazwisko rolników i później już w kolejnych tabelach informacje na temat ich gospodarstw, znaczy tutaj akurat i gospodarstw, a także jakie powinności musieli jeszcze ponosić wobec właścicieli ziemskich. I to przykład tabeli likwidacyjnej. On oczywiście już te tabele likwidacyjne, bo tabele prestynacyjne były spisywane w języku polskim, ponieważ do roku 1000, przynajmniej przy aktach metrykalnych, do roku 1867, to tak do końca tego roku wpisywano jeszcze akta stanu cywilnego w języku polskim. Po roku 1867 roku, poprzez represje popowstańcze, już tylko w języku rosyjskim. Tabele likwidacyjne akurat wpisywano tylko w języku rosyjskim. Sporządzano tylko w języku rosyjskim. I przykład księgi gruntowej XIX wieku. Ja też mówiłem przy webinarze na temat tych odczytywania tych ksiąg metrykalnych, jak i aktów stanu cywilnego w języku niemieckim. Ja wspomniałem o tych grundbuchach i proszę po prostu spojrzeć na to, na ten inny webinar. Także inne źródła, jak inwentarze dóbr, spisy podatkowe, księgi ziemskie, to właśnie mówiłem, jeśli się jakiś tam chłop odwoływał albo pan chciał jakiś inwentarz ze spisem swoich poddanych umieścić w księgach grodzki czy księgach ziemskich, to tam je umieszczał. Akty notariuszy, testamenty, to już o tym mówiliśmy. Księgi gruntowe i hipoteczne w zasadzie też mówiliśmy. Przypominam o publikacjach poświęconych miejscowościom i lokalnym społecznościom, o dokumentacji właścicieli majątków, które także możemy odszukać. I to jest przykład inwentarza miejscowości Chrepień ze spisem powinności mieszkańców wsi. On jest przechowywany akurat w Archiwum Narodowym w Krakowie. I jak możemy przeczytać, na przykład powiedzmy Tomek Ciama z Moszczyk z żoną, chałupą i potomstwem ma jakieś tam powinności akurat tej jednej strony, tej drugiej strony tutaj nie dołączyłem do tego, do prezentacji. Ale takie inwentarze miejscowości są. One najczęściej rozpoczynały się od tego, że oprócz że tych powinności były spisywane, no to był poprzedzał cały opis wsi, folwarku, który mógł się znajdować w danej miejscowości. I to są bardzo ciekawe źródła, ponieważ oprócz tego, że możemy zdobyć jakieś informacje genealogiczne o naszych przodkach, to możemy się dowiedzieć, w jakich warunkach oni
żyli, jakie powinności musieli uiszczać i jaki był ich, jaka była charakterystyka ówczesnej miejscowości. Innym przykładem jest to spis mieszkańców wsi Lasocin, którzy nie opłacili czynszu według władzy zwierzchniej i on jest przechowany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Na przykład Bieńczyna nie dała 2 zł 24 groszy i akurat coś mi tutaj zakrywa, ile tam było jeszcze szelangów. Szelangów albo dynarów, dynary akurat to były te najmniejsze pieniążki. Mamy teraz podział na złoty i na grosze, a wcześniej były jeszcze denary. 18 denarów to był 1 grosz. Inne źródła jeszcze dwudziestowieczne, no to są dokumenty emigracyjne z bazy Castle Garden i Ellis Island. Mówię o tych dwóch bazach, ponieważ wcześniej emigranci byli rejestrowani w Castle Garden, a dopiero w późniejszym okresie w Ellis Island. Dokumentacja państwowych urzędów repatriacyjnych, o których przykłady pokazywałem na ostatnim webinarze, akty gminne i powiatowe, paszporty, dowody osobiste, o tym też mówiłem ostatnio, tak samo jak o aktach władz okupacyjnych czy o innych księgach meldunkowych. I tutaj pozostawiam tylko przykład takiego spisu pasażerskiego liniowca Friesland, który w 1900 bodajże drugim albo w 1904 roku, trochę rozmazane jest to zdjęcie, przebudował Nowego Jorku i mam tutaj spis pasażerów. Oczywiście proszę na tych spisach uważać na przejęzyczenia, na zapisywanie zesłyszenia imion i nazwisk, bo one się bardzo często różnią od tych noszonych przez Polaków, którzy je podawali. Wpisywano kraj pochodzenia, wiek, cel podróży, czyli do kogo się te osoby udawały, ewentualnie również osoby podróżujące z tą osobą, czyli jak żona, dzieci, czy jakaś inna rodzina. I chciałbym pod koniec przypomnieć również o nadchodzących wydarzeniach, jeśli chodzi o webinary. Dzisiaj jest genealogia chłopska, a następny webinar odbędzie się 12 maja. I zaprezentujemy Państwu stare mapy, opowiemy o starych mapach agonologii, czyli o właśnie austriackich mapach katastralnych, dlatego ja już dzisiaj nie chciałem o tym więcej mówić, żeby potem nie było powtórzeń zbyt licznych na tych webinarach. Tak samo genealogia instytucji i bazy informacji, kolejny webinar 20 maja 2021 roku. I teraz Państwa zapraszam na 10 minut na zadawanie pytań. I tutaj proszę Kingę o dziękuję ślicznie, o włączenie tego trybu, bo ja tych Państwa pytań, które Państwo teraz zadajecie, mniej więcej to ja nie widzę. I tak jedno z pytań od pana Jędrzeja Gryko. Mój chłopski pra razy 6 dziad w spisie ludności województwa krakowskiego z 1790-1791 figuruje jako karczmarz okradzionów parafia Sławków. O, to moje okolice, panie Jędrzeju. I jakie źródła archiwalne mogą być wartościowe w dowiedzeniu się czegoś o przodkach karczmarzu i o sprawach propinacyjnych wsi? Panie Jędrzeju, ja nie jestem do końca przekonany, ale wydaje mi się, że jeśli okradzionów też należą do parafii Sławków, to przede wszystkim musi pan udać się nie do archiwum państwowego, tylko do archiwum kurii diecezjalnej, ponieważ Sławków, większość miejscowości z parafii sławkowskiego należała do tak zwanego kurcza sławkowskiego i tym samym przynależała do biskupów krakowskich. I większość inwentarzy, informacje o propinacji z tego okresu, o powinnościach chłopskich odnajdzie pan w archiwum nie kurii, tylko kapituły, przepraszam, archiwum kapituły katedralnej w Krakowie, na Wawelu ono się znajduje. I tam znajdują się wszystkie informacje na temat dóbr biskupich. To gdzie szukać zachowanych status animarum? Zachowany status animarum, jeśli chodzi o wyznanie rzymskokatolickie, proszę szukać w archiwach parafialnych, ewentualnie w diecezjach. Panie Adamie. Witam, w których archiwach, jeśli się zachowały, byłyby księgi nadania ziemi po zniesieniu pańszczyzny z zaboru rosyjskiego wsi z okolic Suwałk. Miejscowe archiwum państwowe. Wydaje mi się, że jest chyba archiwum państwowe w Suwałkach. Nie jestem
jest jakiś oddział może w Suwałkach, Archiwum Państwowego w Białymstoku. Proszę z nami się skontaktować, ja musiałbym po prostu to sprawdzić. Nie jestem też tak na stanie odpowiedzieć na każde pytanie, gdzie dokładna, która miejscowość przynależy do któregoś archiwum, ale proszę się z nami skontaktować i na spokojnie możemy to, Pani Aneto, Pani sprawdzić, Pani odpowiedzieć. Tylko proszę od razu też podać najlepiej nazwy tych wsi, ponieważ mamy specjalne pomoce, znaczy wszyscy mają takie pomoce, one są dostępne, jeśli chodzi o spisy miejscowości, choćby Królestwa Kongresowego, tam możemy ustalić bezpośrednio z połowy XIX wieku możemy bezpośrednio sprawdzić, do jakiej parafii ta miejscowość przynależała, do jakiego punktu pocztowego, gdzie była najbliższa stacja kolejowa, wszystko jest w tych materiałach wypisanych i tak możemy szybko ustalić, do jakiej parafii należała miejscowość i przez parafię również ustalić dzisiejsze archiwum. Kinga, możesz kolejne pytanie? Jeśli są, a jeśli nie ma, no to... Jest, od pana Jędrzeja jeszcze raz. Wydaje mi się, że omawiając podział wewnątrz na nazwę chłopca, nie wymienił pan określenia takiego jak pracowity. Laborosius. Owszem, mogłem nie wymienić. Czy wskazuje ono na jakiś status wewnątrzstanowy w obrębie chłopstwa, czy odnosi się do chłopca w ogólności? Odnosi się po prostu do gospodarza. Czy był po prostu chłopem. Różne te określenia były. I jeśli ktoś był, jak ktoś był bogatym bogatym chłopem, to określono go jednak kmieć, więc, ale może tutaj nie ma jakiegoś takiego dodatkowego określenia, albo jest po prostu chłop, tak jak rusticus albo agricola. Czy możliwe jest, że część ksiąg parafialnych z XVIII wieku została przekazana do archiwum, a część znajduje się nadal w parafii? Znaczy tak, jeśli chodzi o księgi metrykalne, te starsze, czyli z XVIII wieku czy wcześniejsze, Pani Beato, to proszę pamiętać o tym, że one dalej mogą być przechowywane w archiwum parafialnym i najczęściej one są przechowywane w archiwum parafialnym. Niektóre diecezje prosiły księży proboszczów o przekazywanie starszych archiwów do archiwów diecezjalnych. Ale jeśli ksiądz proboszcz któryś nie chciał przekazać tych ksiąg, to po prostu dalej je posiada w swoich zbiorach. Proszę pamiętać oczywiście, że w diecezjach często Państwo będziecie mieć choćby tych terenów galicyjskich, czy to w diecezji krakowskiej, czy w diecezji tarnowskiej, tak zwane kopie, znaczy nie kopie, tylko znaczy kopie ksiąg metrykalnych, spisywane w późniejszych okresach, za lata od roku mniej więcej po roku 1984 do lat 90., niektóre jeszcze do roku 1895, kopie tych ksiąg będą przechowywane w archiwach diecezjalnych. Ale niektóre oczywiście, na przykład ewangelickie księgi, jeśli była zlikwidowana parafia ewangelicka, trafiały do archiwów państwowych, a nie kościelnych. Dokładnie. Przepraszam, że tutaj wcinam się, Przemku, na webinarze, natomiast witam Państwa serdecznie, Kinga Urbańska. Ja chciałam tylko dodać, bo jest bardzo, bardzo dużo pytań a propos tego, czy Państwo dostaniecie prezentację na maila, gdzie można znaleźć te webinary. Proszę Państwa, wszystkie webinary, nasze poprzednie i przyszłe, publikujemy na naszym kanale na YouTubie i nie wysyłamy nagrań przez maila, natomiast na tym kanale na YouTubie będą one tam na stałe, będzie można na spokojnie do niego wracać. Nazwa tego kanału to po prostu Twoje korzenie w Polsce, więc jakby tutaj odpowiadając na większość tych pytań a propos możliwości powrotu do tych treści bardzo, bardzo ciekawych, natomiast też chciałabym zwrócić uwagę, że bardzo dużo osób pyta o rzeczy bardzo takie szczegółowe dotyczące konkretnych miejscowości, zakresów terytorialnych i chciałam powiedzieć, że bardzo naprawdę chętnie odpowiemy. Niestety to wymaga też z naszej strony, my nie znamy przynależności każdej miejscowości do konkretnego zespołu aktowego, więc po prostu bardzo prosimy o maila na adres info@tkwp.pl, tudzież o wejście na stronę internetową naszego stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce i tam jest formularz kontaktowy bądź mail i bardzo chętnie odpowiemy na te indywidualne pytania, bo też tutaj jesteśmy raz, że ograniczeni, że ciężko jest teraz w tym momencie szukać, a dwa, że też jesteśmy ograniczeni czasowo, także to chciałam powiedzieć. Myślę, że jeszcze dwa pytania i będziemy kończyć. I tak jak Kinga powiedziała, właśnie proszę odnaleźć, wpisać na YouTubie Twoje Korzenie w Polsce i na pewno
strona z naszymi webinarami się Państwu pokaże. Czyli to jest pytanie dla Pani, Pani Renato, że nie przesyłamy prezentacji na maila, one są dostępne na YouTubie. Kinga, możesz kolejne pytanie? O, dziękuję. Od Pana Jędrzeja jeszcze raz. Co do badań genealogiczno-majątkowych nad uwłaszczeniem chłopskich przodków w Królestwie Polskim? Czy zespoły takie jak Komisarze do Spraw Włościańskich oraz tabele likwidacyjne zawierające niekiedy mapy wsi, czy już w drugiej RP powstały dokumenty dotyczące wcześniejszych parceli wsi i uwłaszczenia w zaborze rosyjskim, które mogą być przydatne do badań? No to, Panie Jędrzeju, te, które wymieniłem. Jeśli chodzi o same sprawy uwłaszczeniowe, no to przede wszystkim sprawdzać te tabele prestacyjne i tabele likwidacyjne. Proszę również spróbować odnaleźć w danym archiwum... Aha. Coś za szybko, Kinga, jeszcze tam było jedno pytanie. Panie Jędrzeju, proszę jeszcze zobaczyć w danym archiwum państwowym, które dotyczy Pana miejscowość, Pana poszukiwania, również informacji na temat gromadzeń wiejskich i gmin. Tam są bardzo ciekawe informacje. Ja na przykład odnalazłem w archiwum w Kielcach dotyczących właśnie Sławkowa, okolic Sławkowa, informacje na temat mojej miejscowości, czyli przy Sławkowie jest taka miejscowość Bukowno, w której ja mieszkam i tam były odpisy przywilejów, obowiązków, innych spraw związanych z mieszkańcami Bukowna od XVI wieku, ponieważ mieszczanie prowadzili już po uwłaszczeniu proces sądowy z byłą zwierzchnością i tam któryś z prawników im wypisał również ich przywileje ze starych ksiąg. Więc są to bardzo ciekawe informacje. Co z księgami cmentarnymi? Czy zachowały się dokumenty, gdzie ich szukać? Pani Magdaleno, jeśli chodzi o księgi cmentarne, ja w archiwach czy parafialnych, w archiwach parafialnych się po prostu z nimi nie spotkałem. Spotkałem się tylko ewentualnie wewnętrzną bazę danych i po prostu mówił mi, gdzie dana osoba, w której alejce jest pochowana. Ale jeśli się zachowały, no to muszą być w archiwach parafialnych. No oczywiście mówimy o tych wcześniejszych cmentarzach, czyli nie o cmentarzach komunalnych, tylko mówimy o cmentarzach parafialnych. Jeśli chodzi o cmentarze komunalne, no to trzeba się już do danej gminy, z daną gminą kontaktować się, pytać, jeśli chodzi o te nowsze księgi. Proszę Państwa, ja dziękuję ślicznie dzisiaj za spotkanie. Resztę pytań proszę wysłać do nas na ten adres mailowy, który podała Kinga przed chwilą. My spróbujemy się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Ja życzę Państwu dzisiaj spokojnej i zdrowej przede wszystkim majówki i do zobaczenia. Do widzenia jeszcze raz.